Cześć, siemano, witam serdecznie na moim kanale z tej strony Makler Games. W dzisiejszym filmie będziemy sobie coverować update, który wyszedł we wtorek do Black Ops 4. Update to jest 1.11. Przepraszam po pierwsze, że tak długo filmów nie było, nie byłem w domu, nie miałem przy sobie sprzętu, więc nie miałem jak robić z filmów, no oczywiste to jest. I tu mamy kilka rzeczy do obgadania, co teraz się generalnie stało w tym update'cie, co oni tam dodali, co odjęli i tak dalej, więc zaczynamy, przechodzimy do filmu. Zanim zaczniemy, chciałem jeszcze szybko przeprosić, mój głos jest naprawdę trochę, nie wiem co się dzieje, ale mam jakąś chrypę, nie ogarniam o co chodzi. Może dlatego, że jest rano, dopiero wstałem, wypiłem kawę, zjadłem, jestem gotowy do nagrywania tutaj, więc zaczynamy, tak o. Co generalnie było w tym update'cie? O, może tak. Ile zajmuje update? Update zajmuje, jakbyście chcieli spytać, zajmuje 10 giga, 8, czyli prawie 11 giga, 10 giga 800, jakoś tak, 800 megabajtów. Więc to jest, powiedzmy, duży, ale z jednej strony nie, bo były większe update'y. Ale to nie o to chodzi. Ogólnie, jak chcecie sobie zobaczyć patch notes'y, listę całego update'ów, wejdźcie w link. W linku macie tam całą listę update'ów, więc polecam, jeśli tutaj nie spieszycie się, chciałbyś poczytać najważniejsze rzeczy. Ja tu będę mówił trochę o szczegółach. Ogólnie będę coverował Black Ops 4 Zombie. W kolejnych wideach będę coverował Blackouta. I jeszcze w kolejnym, co ogólnie będzie w przyszłości w Blackoucie i w Zombiakach. Także zaczynamy. Co zostało głównie dodane? Głównie został dodany nowy tryb, który jest naprawdę dobry, już się szykujcie na live streamy, który się nazywa Gauntlets. Gauntlet po polsku. Czyli to jest taki tryb, na którym macie normalną grę zombie, tylko ta gra składa się z 30 rund i w każdej nowej rundzie macie inny challenge, czyli inne wyzwanie. Czyli na przykład runda pierwsza musi przetrwać bez odnoszenia obrażeń. Runda druga musi przetrwać używając tylko granatów. Po prostu musi zabić wszystkie zombie używając tylko granatów. Na przykład trzecia runda przetrwaj używając tylko na przykład tarczy. Na przykład czwarta runda i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajne challenge, a są potem tak trudne challenge, typu nie masz paka puncha, musisz używać tylko startowej broni i tak dalej, i tak dalej. Zobaczycie, naprawdę bardzo fajny tryb i są za to nagrody. Ogólnie można 3 razy tylko sfailować challenge, czyli można albo 3 razy zginąć, za trzecim razem oczywiście giniesz, jest koniec gry, albo sfailować challenge, czyli załóżmy, masz używać wybranej broni, załóżmy shotguna tylko, używasz pistoletu, zjebałeś, musisz od nowa zaczynać, znaczy nie całej gry, masz 3 życia, jakby 3 szanse, więc to jest bardzo fajny tryb. I generalnie ten tryb jest ogromny i ma duży potencjał i generalnie jest na razie tylko na jednej mapie, na mapie Voyage of Despair. Ale dobra, zaczynamy. Dalej, lecimy, że tak powiem. Dodali 3 nowe eliksiry, które są naprawdę OP, cieszy mnie to bardzo. Pierwszy eliksir się nazywa Perk Up. I co on robi? Daje ogólnie 4... Dla 4 graczy daje wszystko, czyli jednym zdaniem mówiąc, jak to użyjesz, załóżmy, jesteś na bossie, używasz to i każdy otrzymuje taką. Wszystkie perki, czy jak nie miałeś perka, umarłeś, lub jak rozpoczynasz grę, możesz to użyć, wszyscy nagle wszystko mają, czyli tak. Jak masz tarczę, twoja tarcza się naprawia, przepraszam za tutaj chrypę, twoja tarcza się naprawia, dostajesz wszystkie perki, dostajesz max specjalistę, dostajesz wszystkie granaty, naprawdę ta guma jest OP, kocham ją dosłownie. Teraz tak, kolejna guma, Refresh Mint. To jest ogólnie... To jest perkoholik. To jest perkoholik, który właśnie wam daje 4 podstawowe perki. Jak widzicie, na środku ekranu mam 4 perki, ale jakbym miał tą gumę przy sobie i ją użył, z lewej strony obok moich punktów dostaję 4 randomowe perki. Więc to jest bardzo fajnie, masz 8 perków przez całą grę, a oczywiście dopóki nie zginiesz. Zwyczaj trudno zginąć z tymi perkami, więc jest bardzo użyteczna guma. I to jest, no jak już mówiłem, kto grał w Black Ops 3 wie, co to jest perkoholik, więc wiadomo o co chodzi. I trzecia guma, która została dodana, to jest bardzo fajna i ogólnie ten power up, ten drop jest tylko na Classified, a w tej chwili jest nawet na gumach, czyli teraz możecie, jak ktoś nie wie co to jest bonfire, to jest takie coś, że spawni się wam drop, bierzecie go i dzięki temu wasz pakapacz nie kosztuje 5000, lecz tylko 1000. To jest bardzo fajne, bo możecie użyć sobie to. Oczywiście to nie jest tak, że jak Fire Sale, że wszędzie są skrzynie i każdy sobie losuje za darmo. To jest tak, że dla jednej osoby, więc sobie używasz to, podchodzisz do Paka Puncha. Najlepiej to będzie używać solo, nie w koopie, bo jakby Paka Punch jest jeden, więc jedna osoba może tak naprawdę przez te 30 sekund Paka Punchować maksymalnie swoją broń, czyli 5 razy. Nie za 5000, lecz za 1000, więc Paka Punchujesz za 1000. Po prostu potem Paka Punchujesz tylko 4 razy po 300, nie 4 razy po 2500, więc zaoszczędzasz ile?
Wydajesz tylko 3000 na Paka Punch, nie 15. To jest spora różnica. Bardzo fajna guma, ułatwia naprawdę zaoszczędzenie dużej ilości pieniędzy na easter eggi, lecz na jakieś drzwi i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi. Bardzo fajna guma. To było te trzy nowe gumy ogólnie, to, że dodali nowe trzy eliksiry. Ja ciągle mówię gumy, bo w Black Opsie 3 były gumy, teraz są eliksiry. Przepraszam bardzo za to. Ogólnie, no jak jeśli chodzi o te gumy, dodali 3 i jeszcze ogólnie, jest dużo ogólnie, ale ciągle mówię ogólnie. Dodali, a może nie dodali, raczej zmienili cały system gum, może nie gum, tylko tych eliksirów, jakby, na przykład tak o, jedna guma, która się nazywa Maxamo, legendarna, ogólnie teraz ta guma jest legendarna, wcześniej była epicka, teraz jest legendarna, czyli teraz ją łatwiej dostać, ponieważ legendarne łatwiej dostać niż epickie, to jest oczywiste, nie? Są cztery grupy gum, w sumie w zasadzie 5, bo jest jakby są te zwykłe, które są nieskończone, są to takie common, czyli takie najsłabsze, szare, są oczywiście niebieskie, czyli rzadkie, są legendarne i epickie, epickie są te złote, legendarne to fioletowe. Właśnie teraz zrobili tak, że Maxamo jest legendarnym, nie epickim, więc je łatwo dostać, to jest bardzo fajna zmiana. I zmienili gumę, która się nazywa Swordfly, to jest normalna guma, nie jakby nie ta klasyczna, tylko ta taka szara, najsłabsza, ale ona jest naprawdę OP, to jest bardzo fajnie, że ją tak zmienili. Ogólnie wszystkie zębaki, jak użyjesz tą gumę, masz na instakilla. Ona chyba działa jakieś 2 minuty. Jest bardzo dobrze, wszystkie zębaki masz na instakilla i zadajesz 5 razy większe obrażenia dla bossów. Czyli dla takich typu jak wilk, typu jak Brutus i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście specjalne zombie się nie liczą jako zombie, więc to jest na przykład zombiak wodny, zombiak ogniowy. Im zadaje się tylko 5 razy więcej obrażeń. A reszta zombiaków są na instakilla. Oczywiście z twojego noża, nie mówię o broni. Bo to jest Swordfly, ta guma się nazywa Swordfly. I właśnie to tak ją zmienili, że teraz jest naprawdę bardzo użyteczna. Kolejna guma, która została zmieniona. Blood Depth. Czas trwania z 3 minut zmniejszyli do jakby 1 minuty, więc jakby znerfili ją, ale patrzcie na to. Zmniejszyli z 3 minut, że ona działa tylko minutę, lecz w momencie, gdy kończy wam się utrata punktów lub upływa czasu, nie giniecie. Czyli co ta guma ogólnie robiła generalnie, jak ktoś nie wie. Ta guma robiła to, że używacie to, załóżmy, jest się bliscy śmierci, używacie tą gumę i dzięki temu każdy hit od zombiaka zabiera wam kasę, a nie życie. I w momencie, gdy traciliście kasę, czyli dostaliście za dużo hitów od zombiaka, ginęliście. Teraz tak nie jest, teraz i guma jeszcze trwała 3 minuty, teraz trwa tylko minutę. I przez to, że trwa minutę, zrobili tak, że po momencie, gdy tracisz kasę, po prostu guma się wyłącza. Lub przed upływem czasu. To jest bardzo fajna zmiana, ta guma naprawdę będzie bardziej użyteczna. O wiele, o wiele. Jeszcze kolejną gumę zmienili. Phantom Reload. Pamiętacie tą gumę, co sprawiała to, że 15%, macie 15% po użyciu tej gumy, że w momencie, gdy przeładowujecie broń, nie zabiera wam amunicji. Mieliście na to 15%. Teraz macie 30, więc jest podwójnie. Moim zdaniem to jest wciąż za mało, ale hej, lepsze niż nic. Co nie? Lepsze te 30% niż 15. I teraz tak, bardzo duża zmiana. Pamiętacie tą gumę Dołącz do imprezki, która sprawiała to, że jak się wszyscy wykrwawili, wyobraź sobie, że jesteś sam w grze, nie zdążyłeś nikogo zreanimować, wszyscy się wykrwawili i w momencie, gdy użyłeś tej gumy, wszyscy wstawali z grobu. Tak było, prawda? Prawda. Teraz to zmienili. Oczywiście ta guma wciąż to samo robi, lecz robi jeszcze więcej. Czyli jak załóżmy, jesteś na boss fightie, wszyscy padli i ty zostałeś sam. Używasz tej gumy, bum, wszyscy wstają. To jest naprawdę, to jest jak Phoenix Up z Black Opsa 3, chociaż nie aż tak, bo Phoenix Up sprawiał to, że wszyscy wstają i mieli perki. Tutaj jak wszyscy wstaną, nie mają tych perków, lecz no oczywiście mają w życie, więc to jest naprawdę genialna guma, która będzie strasznie teraz użyteczna i nie mogę się doczekać jej używać. Naprawdę. I ogólnie, to chyba na tyle jeśli chodzi o gumy. Tak, to jeszcze w sumie zmiany o Dead of the Night. Zmienili ogólnie dużo tutaj bugs fixes, czyli dużo tutaj glitchy, załatali dziurek różnych tak i tak dalej. Ogólnie naprawili całą mapę, znaczy mapa była bardzo dobra, w 95% się dobrze na niej grało, w sensie ja nie miałem żadnych problemów. I ponaprawiali tam ogólnie błędy, a i dobra, bardzo ważne, na Dead of the Night, czyli na Trupiej Nocy, zmienili tak, że Nosferatu zadaje mniej damage'a, mniej obrażeń dla was, więc to jest bardzo fajnie. No, Nosferatu to jest chyba ten czerwony wampir, z tego co pamiętam, lub ten normalny. Tak czy inaczej on zadaje teraz mniej obrażeń i cieszę się z tego niezmiernie. I chyba tak, zadaje mniej obrażeń i respi się w mniejszej ilości. To jest bardzo fajne, bo czasem było masakra, jak ci się respi kilku takich na twarz i dosłownie ty nie masz
co zrobić z tym, bo gościu cię gryzie, trzyma cię i ty się nie możesz ruszyć, zębiaki cię dobijają, nie żyjesz, koniec gry, jakby nie masz na to wpływu, co się dzieje z rozgrywką, a teraz masz, bo ich będzie oczywiście mniej, będzie bardziej zbalansowany, już jest. No i ogólnie naprawiono stabilność całej gry, tam wiecie, takie śmieci out, czyli typu glicze, nie glicze i tak dalej, wiadomo wszystko co złe, co sprawia, że w grze jest duży błąd gry, zostało zwalone i mnie to cieszy, więc wiadomo, bug fixes musi być w każdym update'cie. No tu została jeszcze ostatnia rzecz do powiedzenia, w sumie jedna i najważniejsza, jedna z najważniejszych, może nie najważniejsza, ale nie wiem czy wiecie, PhD perk slider, który oczywiście ciągle mieliśmy i mamy, został strasznie drastycznie zmieniony, ale nie że znerfiony, tylko w tej dobroci zmieniony, czyli został, otrzymał to, że mamy teraz prawdziwe PhD. Nie wiem czy wiecie, ale jak za czasów Black Opsa 1 jak działało PhD? PhD perk działał w ten sposób, że jak go kupiliście, ten perk robił to, że jesteście nieśmiertelni, gdy strzelacie sobie na przykład rakietą pod ryj, czy różnymi broniami eksplodującymi typu granaty i tak dalej, nie? I właśnie ten perk wcześniej tak nie działał, robił to, że tylko tam jakieś tam procenty nie otrzymujecie obrażeń, tam na przykład 50%, 20% nie otrzymywaliście od wybuchów. Teraz jest tak, że 100% nie otrzymujcie, proszę Państwa, od obrażeń, od wybuchów, gdy kupicie ten perk. Więc tak, teraz tak naprawdę ten perk jest użyteczny, będę go używał więcej na 100%, nie może w każdej grze, ale gdy będę używał RPGa czy coś, będę robił jakieś może easter egga na Voyage, biorę RPGa, biorę ten perk, jestem nieśmiertelny, strzelam sobie po twarz, pod w ziemię, no ziemię pod twarz, whatever. I jestem nieśmiertelny, więc to jest bardzo, bardzo fajna zmiana, genialny pomysł, naprawdę. Cieszę się, że zmienili ten perk. To nie będę się rozgadywał, jak mówię, jak już mówiłem, chcecie szczegóły, takie naprawdę, naprawdę, daję wam link w dyskrypcji, tam możecie sobie kliknąć i macie całą listę zmian, tam na przykład na dużo ogólnie tam pozmieniali na Blood of the Dead, dużo pozmieniali też na Classified, tam różnych bug fixes, ogólnie połatali łatki tak, żeby gra działała jak najlepiej, stabilność miała. To było na tyle, jeśli chodzi o ten film, nie był może długi, no tam 12-15 minut. Dzięki za oglądanie, jeśli Ci się spodobało, zostaw lajka, subskrypcję i czekaj na nowe filmy, bo już będą nadchodzić w dużych ilościach. Tak już mówiłem, dzięki za oglądanie, ze strony Maclear Games, na razie. Mówiłem wam już!